Ale złamałam palec. A co, nie zrobisz mi herbaty? Ja nawet nie wiem, agonia. Dobry dzień dobry! Bella, 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 super. Bella, bella. Po tylu tysiącach kilometrów. No i gdzie ja teraz te kolejnych parę, jak tam widzicie, butelek wcisnę? Co? Zimno? A ciepło? Niedźwiedź wyciągnął swoją puchową kurteczkę. My tu z plantacji bananów w ciągu jednego dnia wjechaliśmy po prostu w zimę. Woda nam zamarzła tutaj w tym baniaczku. O! Dzisiaj nie da się przekręcić. O, da się. No. A, leci! A, to tylko tu. Dobra, spoko. O, to jeszcze nie było takiego dużego mrozu w takim razie. Złamałam palec. Niedźwiedź zrobił mi taki tymczasowy opatrunek. A ból nie z tej ziemi po prostu. Wczoraj wieczorem, nie? Znaczy, nie wiem, czy złamałam właśnie. Po prostu wczoraj nie mogłam tego bólu, to było po prostu nie do zniesienia. Ale... poranna chrypka. To choroba zawodowa nauczycieli. No, mówię wam, zawsze coś. Już jesteśmy w nowym miejscu. O, przyjechaliśmy późnym wieczorem. Tutaj też jest przymrozek, teraz rano. Tobi. Bo jesteśmy cały czas w górach, mimo że teraz jesteśmy na nizince, ale jakby za mną, uwaga, o, widzicie, są góry. Wczoraj spaliśmy na wysokości 2300 metrów. Dzisiaj jesteśmy nieco niżej, ale następną noc będziemy mieli na 1700, tak więc przymrozki jest. Zaraz wam pokażę, jak to mi wygląda, pięknie wygląda. No więc zaraz będziemy rozwijać ten palec. Jeżeli mogę nim zginać, to nie jest złamany, tylko obity. I do końca nie wiem, jak się to stało. Nie wiem, po prostu gdzieś tu szykując kolację, ja nie wiem, czy może Afri na mnie skoczyła, bo ona jest dość taka ciężka i taka robaczna. Jak wyskoczyły z tego samochodu, cały dzień w tym samochodzie spały, siedziały, nie? No bo żeśmy załatwiali to wszystko. To taka była pełna energii, o, leci tutaj właśnie. Chodź no tutaj. Chodź, o tobie, o wilku mowa. O wilku mowa. Widzicie, nawet nie mogę jej nawet nagrać, bo po prostu energia rozpiera. Co tam? O, poleciały. Tobi, no popatrz. No jak ty wyglądasz? Popatrzcie. To jest Tobi, który jest biały. To znaczy... normalnie jest biały, a teraz jest szary. A tutaj są takie kretowiska i to ich strasznie interesuje i oni po prostu cały czas kopią. A potem się bawią i się tarzają i tamten strumyk w tej wodzie. O proszę. O, ta Afry kopie. No zarąbiście. Nie wiem, jak my ich włożymy. Potem będziemy nad jeziorem, to go wykąpiemy, ale musimy tam dojechać. Gdzie to jest? Uważaj, bo ci ręka odleci. No weź no. Ała. Ale powoli teraz. Dobra, weź sobie ten kamień. Au, au, poczekaj.
No i? A ty byś się nadawał na klonowała. O kuźwa, jak nic, mej. No to tak, bo to jest ten przedostatni palec, ten. I tu mogę zgiąć jakby tą pierwszą kosteczkę, ale właśnie tutaj ta druga to już nie. Tak więc tutaj gdzieś. Ale tak naprawdę ból mam największy pomiędzy tymi kosteczkami. Więc po prostu to chyba jest tylko jakieś obtłuczenie. Nie, no myślę, że nie będziemy jechać do tego szpitala. Po prostu usztywnimy go znowu i... A zresztą jedziemy do weterynarza. Do znajomego weterynarza, to zobaczę, co on tam powie. Prawda, Afri? No nie? No, zobaczymy, co weterynarz powie. On też się zna, nie? Na kościach. Poczekaj. Tu tak było. Tak. Poczekaj. Dobra, by teraz coś cisnąć, teraz my. No. Patrz, i przydały się te lekcje wosu, nie? Czego? No wosu, to był wos. Wos to się nazywało tak, wychowanie. Tam jakoś w społeczeństwie, jakoś tak to się nazywało, ja nie pamiętam. Gdzie to się wiedza o społeczeństwie. No i gdzie to się przydało? Wiedza o społeczeństwie. No tam robiliśmy bandażowanie, nie robiłeś tego na lekcjach? Ja do szkoły nie chodziłem, babo. A, ty nie chodziłeś właśnie. Widać. Co spodoba się wszystkim moim hejterom. Poczekaj. Weź mi teraz wokół tego nadgarstka. No to ty jeszcze masz nadgarstek? No nadgarstek jeszcze mam. Myślałem, że nie ma. No. Aczkolwiek był kiedyś złamany. Chodź tu. Zamknij dziób, bo zimno. Bela się tam upowinna o śniadanie. A nie jadła jeszcze? No nie, nie jadła. One też nie jadły? No nie jadły, bo ja najpierw chciałam zobaczyć ten palec. Już myślałem, że jadły. Czekaj. No to daj tej chołocie jeść. No dam im jeść już. Brudasą. Ja nie wiem, jak my tobie go wsadzimy do środka. Ręcznikiem go tylko pindolę i a tam będzie może cieplejszy dzień, to się go weźmie do jeziora. I... No patrz, mógłbyś być normalnie tym. Co, jak konowałem? To się nazywa? No. Ten, co pracuje... Byłbym gorszy niż węd. Pogotowy. A, wiem, wiem. Do you know what I mean? No. Domyślam się. No, na pewno miałbym fajne asystentki. Do you know what I mean? Aha. Do you know what I mean? Do you know what I mean? O. Pięknie, co zrobiłeś. No. Pięknie, aż pałka mięknie, maj. Dobra, rób herbatę, nie maruj ci. A teraz do roboty. No właśnie, a teraz niedźwiedź bierze się do roboty. Proszę bardzo. Nie, ty się bierzesz do roboty. A co, nie zrobisz mi herbaty? Nie. No co ty? O, nasze dzieci czekają. Dobra, rzucam kamerę, trzeba karmić. Obowiązki. Jezu, jak oni się fajnie bawią. Uwielbiam patrzeć, jak się bawią. Thank you.
dzisiaj mięsko z kaszą. A jak mogę, to daję im surowe mięso. Jak nas stać? Jak nas stać. Wczoraj udało mi się kupić. Bela, nie przeszkadzaj. Jak pies je, to nie szczeka. Poza Afri. Chodź tu! Poszły. Zamiana nie ma zamiany. Oj. Zamiana misek, to standard. Hop-siop, zmiana dup. Ty! Chciałam tylko powiedzieć ku przestrodze, że takie rzeczy jak apteczka, jakieś środki przeciwbólowe, to nie jest jakiś tam wymysł, wiecie. To po prostu są rzeczy, które trzeba mieć. No, trzeba mieć, bo nie wiesz, nie? Tutaj w tym polu, wiecie, my mamy teraz 2 godziny do miasta, bo żeśmy oczywiście sprawdzili, gdzie jest najbliższe takie duże miasto, szpital. No, 2 godziny. I my mamy właśnie taką zasadę 24 godzin. A że jakby nie lecimy ze wszystkim zaraz. No, chyba, że jakby wiadomo, rękę ucięło, no by człowiek jechał, ale jakby takie rzeczy, które no są groźne, ale jakby no trzeba dać ten czas, więc dajemy zawsze 24 godziny, a przynajmniej właśnie przespać noc, zobaczyć na drugi dzień. Jeżeli ten ból jest jeszcze większy, tak, czy cokolwiek, tam jakieś wymioty, czy coś, czy biegunka, prawda, no to znaczy, że trzeba jechać do lekarza. A jeżeli te objawy się tak jakby zmniejszają, na przykład dzisiaj ten ból jest do wytrzymania. Dzisiaj jest taki ból. Natomiast wczoraj to było, ja nawet nie wiem, agonia. Ja słuchajcie, ja wziąłam 5 apapów, takich 500 mg. I po prostu, bo najpierw wziąłam 3, nie? Bo wiadomo, że musisz wziąć taką dawkę szokową, nie? Jak jest taki ogromny ból, no tak bierzesz 1-2 tabletki normalnie. No to mówię, wezmę 3. W ogóle nie było żadnej różnicy. Dorzuciłam jeszcze 2 i po prostu nie przechodziło. No i tutaj mi się przypomniały czasy wojny, prawda? Gdzie jak nie było środków znieczulających, no to czym się znieczulało pacjentów? No to jeszcze się znieczuliłam dodatkowo. Chociaż oczywiście wszyscy wiemy, że nie powinno się łączyć lekarstw z płynami. Ale no to był jeden sposób, po prostu, żebym zasnęła. No i zasnęłam. No i teraz, tak jak mówię, wstałam rano, przespałam dobrze noc i teraz jest po prostu tylko ból. Więc przypuszczam, że nie jest tak źle. Perfekcyjne zgranie w czasie normalnie. My jeszcze nie zdążyliśmy zgasić silnika. Tyle, co żeśmy dojechali. I są jak nam miło. Ciekawe, czy ich poznajecie. Wow, super. Bardzo rzadko mamy
okazję spotkać kogoś ponownie, kogoś, kogo już w trasie żeśmy poznali. Hello! Damy obieży światu! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Super! Po tylu tysiącach kilometrów znowu się widzimy! A myśmy się już chyba widzieli, nie? Ale po tylu tysiącach kilometrów... Bella! Znowu! Bella, jak się cieszysz! Wow. To już, już, leto? Już, Bella, już! A u was lato? U nas lato! Już, już, Bella, już! Już, już! O matko, jaka radość! Co? Super! Jesteśmy ludzie północni! Witamy się na misiach! Trzymaj to! Uuuu! Ale ja już się ubieram. Uwaga. Dzień dobry. A ja tu pana weterynarza będę prosiła od razu o poradę medyczną. Widzę, że masz ten kamyszek. No, fajny zrobił. Co, paluszek ten? No, ale musisz zobaczyć właśnie. Dostałam końską maść od pana weterynarza. Słuchajcie, i powiedział, że właśnie dobrze, że żeśmy usztywnili ten palec i żeby jeszcze kilka dni sobie go tam tak ponosić. O, żeby nie była gołosłowna, widzicie? No, tak więc super. No, jak na konie pomaga, to już na mój palec to na pewno. Ojejny! To dopiero będzie. Dopiero będzie. Pięknie wygląda. Smacznego. Smacznego. Super. Dziękujemy. Zupy, zupy, i tak jeść nie będziesz mieć. Wow. No, to pięknie, żeśmy się już urządzili. Tam jest jezioro, na którym są flamingi, słuchajcie. No, tak więc niestety flamingi są bardzo daleko, woda też jest dość daleko. My stwierdziliśmy, że tutaj się na tej pięknej polance po prostu rozbijemy. Zobaczcie, jak fajnie. O, uwaga. O, pięknie, nie? Fajne, spokojne miejsce. No i to już będzie też nasze ostatnie miejsce przed wjazdem do Iranu. Jak wam się podoba mój nowy polarek? No to ostatnie przygotowania do przekroczenia granicy. I dostaliśmy, i teraz nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, bo dostaliśmy kilka butelek pysznego gruzińskiego wina. Ci, którzy oglądają nas dłużej, to wiedzą, że my wino lubimy i lubimy też pochować trochę wina i przewieźć do kraju, w którym niekoniecznie wino jest dostępne. No i co wam tu będę ściemniać, no. Parę butelek już jest schowanych. No i gdzie ja teraz te kolejnych parę, jak tam widzicie, butelek wcisnę. No. No i ten dron jeszcze, nie? Bo w Iranie też nie można mieć drona. I o wino to się tak nie martwię, bo nawet jak znajdą, to po prostu no co najwyżej zabiorą, nie ma konsekwencji, nie pójdziemy do więzienia, czy jakieś kary chłosty nie dostaniemy. Ale za drona to już jest zupełnie inna sprawa. Dron w Iranie jest traktowany jak szpiegostwo, nie? Tak więc trzeba naprawdę go dobrze schować. I tak samo właśnie jak było w historii z Maroko. Jak ktoś nie widział tego odcinka, to polecam obejrzeć właśnie przekraczanie granicy w Maroko. No, działo się działo, bo w Maroko też drona nie można mieć. A nam chodzi o to, że ja niekoniecznie mam takie parcie, żeby nagrywać w Iranie. Chodzi nam o to, że później będą kraje, gdzie można korzystać z drona i dlatego chcę tego drona mieć. No,
Tak więc do boju. A jeszcze powiem, co z moim palcem, więc jak widzicie, już dzisiaj jest bez bandaża. Faktycznie ta maść zarąbista, od razu przeszedł ten ból i właśnie taki stan zapalny, jaki się robi właśnie w takich obtuczeniach. No i żeśmy właśnie tutaj razem wywnioskowali, że to tylko było obtuczenie, tak więc wszystko w porządku. Nie mogę tak do końca zgiąć, tak jakby tyle się zgina, a reszta tam, ta końcóweczka się nie zgina, ale to nie szkodzi. Na pewno tam później już jak troszkę tam boli, więc nie chcę forsować. No, biorę się za pakowanie. Taki patencik. Co, Bela, będziesz mi pomagać? Tak? Chowamy drona. Taki patencik. Musieliśmy jej dać kurteczkę, bo było bardzo zimno, ale już wyszło słońce, zaraz ściągniemy. Taki patencik, jaki ja mam na tego drona, to mam taką torbę termoizolacyjną i właśnie specjalnie taką różową i po prostu wkładam tego drona do środka i on idealnie właśnie pasuje, zamknę i potem oczywiście to i tak jeszcze schowam, ale jakby jak oni nieraz wyciągają parę rzeczy, tak jakby tak, a co to jest to, co to jest to, co tamto, no to tam sobie chwyci, no to raczej jest szansa, że nie będzie tam w środku zaglądał. Prawda, Afri? No, tak, mamy taką nadzieję. O, zobaczcie. Idealnie pasuje. I jeszcze ja na wierzch. O, coś tutaj dam. To akurat jakieś słodycze. Z Turcji, nie? Żeby nie było, jak turyści. No. Tak więc, tak to się... No, i akurat tu się zamknie pięknie. O, i będzie. Cacy. Prawda, Afri? No, no chyba, że psa puszczą, który umie wywąchać drona. No. No dawaj te flaszki, pomachaj, no pięknie. I po to są właśnie te pudełka na dachu, moi drodzy. Świetne schowki na wino. Widziałeś, nie tylko na leżaki i parasole. Niech no zrobię dobra, instagramowego. No, już. A my nie mamy. Hurry up, kurwa, we ain't got all day. No. A pomachacie mi? No. Yes. Dziękujemy, pięknie, fajnie było. Super. No. Do następnego. No. No. No wie. Cześć. No. To gdzie wy daleko jesteście? Bardzo. 100 km. Fajnie się zrobi! I fucking try! Nie lubię pożegnań. My już prawie spakowani. Złomek już się grzeje. Tak więc idziemy. Czy się boję? Tak.
Zawsze się boję takich przejść granicznych. To nie jest miłe. No ale coś, to część podróżowania. Co? Zimno? A ciepło? Niedźwiedź wyciągnął swoją puchową kurteczkę. My tu z plantacji bananów w ciągu jednego dnia wjechaliśmy po prostu w zimę. Nie chowaj się. Pokaż się, jak ładnie wyglądasz. Przecież lubisz spanie na zewnątrz. Poczekaj. No i? A ty byś się nadawał na konowała. O kuźwa, jak nic mej. To jest ten palec. Ten? No. No nic mu nie ma. No nie jest spuchnięty. No to będzie dobrze. Ty, ja mam maczetę ostrą. Odetniemy bez problemu, będziesz lżejsza. No chcesz być lżejsza, będziesz. Ała! Ty nie mogę go skiąć. Every little helps. Poczekaj, bo teraz one wszystkie się tak skostniały. No widzisz? Było do przewidzenia, nie? Tutaj to mogę skiąć, ale tu nie mogę, tam, tu, tego paliczka. Paznokcie masz znowu brudne. A właśnie, że mam czyste. Ain't fucking funny, mate. Dzisiaj mięsko z kaszą. A jak mogę, to daję im surowe mięso. Jak nas stać? Jak nas stać. Wczoraj udało mi się kupić. Bela, nie przeszkadzaj. Jak pies je, to nie szczeka. Poza Afri. Chodź tu! Poszły. Zamiana. Nie ma zamiany. Oj! Zamiana misek, to standard. O psiom, zmiana dup. Ty! Hamulcu. Dobra, tak było mniej więcej porówno. No, jemu wszystko, a jej gówno. Wiesz co, złote myśli niedźwiedzia. Chyba założę taką książkę. Zacznę pisać. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.